Pierwszy międzynarodowy festiwal muzyczny Black Vinyl Classics za nami. Pionki w dniach 9 i 10 września stały się muzycznym centrum Polski. Usłyszeliśmy niezwykłe aranżacje z kręgu muzyki klasycznej, jazzu, opery i operetki w wykonaniu gwiazd polskich i międzynarodowych. Kiedy muzyka pieśnią swą drażni i rani duszę ma, wtedy Kordusza tańczyć duszy, chociaż ten tańcu oddała duszy. Dzięki Międzynarodowemu Festiwalowi Muzycznemu nasze miasto stało się również stolicą prestiżowego projektu propagującego kulturę wysoką. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło wicemarszałka województwa mazowieckiego Rafała Rajkowskiego. To niebywała okazja rzeczywiście, aby dokonać tej inauguracji otwarcia nowego projektu na mapie imprez kulturalnych województwa. Samorząd województwa mazowieckiego, z pewnością Państwo o tym wiecie, ale tylko przypomnę, ma kilkadziesiąt instytucji różnych kultury, między innymi operetkę warszawską, między innymi Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury, albo na przykład Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze, nazywany Państwowym Zespołem Pieśni i Tańca Mazowsze, którego organizatorem jest właśnie Samorząd Województwa Mazowieckiego, więc Państwo widzicie, ta kultura wyższa, ta muzyczna nie jest nam obca i potrafimy docenić zarówno starania organizatorów, z pewnością wiem, że ten festiwal przejdzie za chwilę do historii. Wszystkiego dobrego, miłych doznań, Szanowni Państwo artystycznych, a jednocześnie bardzo serdecznie gratuluję władzom miasta na ręce Pana Burmistrza, Pani Burmistrz, podjęcia tego trudu, aby stworzyć ten międzynarodowy wymiar festiwalu Black Vinyl Classic w Pionkach. Zgromadzoną publiczność przywitał burmistrz miasta Pionki Robert Kowalczyk. Kochani, bardzo się cieszę, że sala naszego starego kasyna wypełniła się i mam nadzieję, że będzie tak jutro, bo festiwal Black Vinyl Classic to nowa formuła, która mam nadzieję na stałe wpisze się w kalendarz kulturalny naszego miasta. Jako miasto mamy ambicje infrastrukturalne, ale mam nadzieję, że również kulturalne, bo nie musimy robić tego, co wszyscy. Możemy podążać swoją drogą, taką drogą, która będzie nas ubogacać i wzmacniać. Chciałem bardzo serdecznie podziękować panu marszałkowi Adamowi Struzikowi i panu marszałkowi Rafałowi Rajkowskiemu, tu obecnemu, bo wspierają właściwie wszystkie nasze działania w tym mieście. Nie zapominają, że Pionki są na mapie Mazowsza i zawsze starają się nie tylko swoją obecnością, ale również tym groszem dla naszego miasta sypnąć. Bardzo serdecznie, panie marszałku, dziękujemy. Następnie głos zabrał dyrektor artystyczny festiwalu, doktor habilitowany Andrzej Wojciechowski. Jest mi niezmiernie miło i jeszcze raz bardzo dziękuję. Z naszej strony zrobiliśmy chyba wszystko, żeby poziom artystyczny zadowolił nawet najbardziej wyrafinowanych melomanów, bo dzisiaj jest gala operowo-operetkowa i usłyszycie Państwo świetne wykonania najbardziej znanych operowych i operetkowych arii. Jutro zapraszamy na koncert polski, koncert muzyki współczesnej, ale proszę się nie bać. Proszę się nie bać, dlatego że dobraliśmy repertuar tak, aby poruszyć zarówno te nasze patriotyczne nuty, zadbać o świeżych, młodych polskich kompozytorów, którzy jednak pomimo tego, że tworzą muzykę współcześnie, teraz, tworzą ją nie tylko w sposób intelektualny, choć także, ale tworzą ją przede wszystkim dla naszego ducha, tak aby trafiały te nuty prosto do naszych serc. Galę poprowadził dr Jarosław Praszczałek. W piątek 9 września w budynku kasyna odbyła się wielka gala operowo-operetkowa.
Program gali był wyjątkowo bogaty i wykwintny. Na scenie wystąpiła orkiestra festiwalowa pod dyrekcją maestro Mieczysława Smedy oraz soliści Joanna Nawrot, sopran, Adam Sobierajski, tenor, Łukasz Wroński, tenor i Jakub Milewski, baryton. Podczas gali zaprezentowane zostały najsłynniejsze arie operowe i operetkowe. Gala operowo-operetkowa zachwyciła aranżacją, wykonaniem, zmysłowością, ale przede wszystkim ogromnym zaangażowaniem artystów. To była prawdziwa uczta dla melomanów, ale również dla tych, którzy po raz pierwszy mieli okazję wzięcia udziału w takim wydarzeniu muzycznym. Pierwszy dzień festiwalu Black Vinyl Classic w Pionkach za nami. Nie żałują ci, którzy nie byli. Myślę, że była to wspaniała uczta muzyczna, niepowtarzalna. Wspaniali artyści, wspaniała muzyka, orkiestra. Po prostu warto dzisiaj było być w Pionkach w Starym Kasynie. Mam nadzieję, że za rok będzie jeszcze lepiej. Chciałam serdecznie podziękować panu burmistrzowi, bo koncert był przewspaniały. Dzięki temu koncertowi człowiek trochę świata poznał i trochę zaznajomił się z pięknymi utworami, z pięknym śpiewem. Po prostu jestem zachwycona i było mi bardzo miło, że mogłam tutaj być. Ja przyjechałam z samego Radomia, żeby tutaj po prostu to wszystko zobaczyć, to piękne widowisko. No po prostu brak mi słów, także dziękuję bardzo. Polecam wszystkim takie koncerty, naprawdę super. Jestem zachwycona koncertem, naprawdę chciałabym, żeby jeszcze więcej osób z Pionek słuchało tego. Warto, warto, warto. Dziękuję. Szanowni Państwo, koncepcja festiwalu Black Vinyl Classics opiera się bezpośrednio na tutejszej tłoczni płyt winylowych, którą był Pronit. Ja sam jako dziecko pamiętam, że bawiłem się płytami mojego ojca i pamiętam, jak mu troszeczkę uszczerbiłem ulubioną płytę
perfektu. No, nie był za szczęśliwy, ale właśnie na jego płytach widniała marka Pronit, widniało logo Pronitu, który produkował czarne krążki w zasadzie dla wszystkich wydawnictw muzycznych w Polsce do początku lat 90. Dlatego mam olbrzymi sentyment do tychże nagrań, dlatego mam olbrzymi sentyment do Izby Czarnej Płyty, która mieści się w Miejskim Ośrodku Kultury i stąd nasza nazwa. Festiwal Black Vinyl Classics, pierwszy międzynarodowy festiwal pionki kultury. No cóż, mam nadzieję, że będzie kolejny i kolejny i kolejny i kolejny i kolejny i tak mógłbym w nieskończoność. Bardzo dziękujemy za wsparcie, za pomoc, za obecność. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za to, że przybyliście, za to, że przybędziecie. Dziękujemy za wspaniałych artystów, za całą organizację tego wydarzenia, za trud, który tutaj został włożony, by wszystko wyglądało tak, jak miało to miejsce na gali inauguracyjnej. No i zapraszamy na kolejne koncerty i na kolejny festiwal Black Vinyl Classics. Natomiast w sobotę, 10 września, odbył się koncert muzyki polskiej, podczas którego prezentowane były utwory Henryka Mikołaja Góreckiego, Benjamina Baczewskiego, Adama Wesołowskiego i Wojciecha Kilara. Świat przepięknej muzyki zabrała uczestników Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej imienia Henryka Mikołaja Góreckiego pod batutą maestro Jarosława Szemeta, a Andrzej Wojciechowski, dyrektor artystyczny festiwalu, wykonał koncert klarnetowy Benjamina Baczewskiego. Wspólnie z muzykami byliśmy bardzo mile zaskoczeni z tak ciepłego przyjęcia i poprzez melomanów, poprzez dyrekcję tego festiwalu było nam naprawdę niezmiernie przyjemnie, niezmiernie miło, że mogliśmy dzisiaj wystąpić w Pionkach. Pierwszy raz na pierwszej edycji festiwalu na tej bardzo małej, ale bardzo przytulnej scenie. Dla nas to też była okazja zaprezentowania się troszkę w innym programie, troszkę w mniejszym składzie,
ale z tak wybitnym solistą, Andrzejem Wojciechowskim, który grał partię solową w koncercie klarnetowym Baczewskiego. No i co mogę powiedzieć? Czekamy zaproszenia za rok, żeby tutaj wrócić do Państwa. Sobotni wieczór to magia muzyki i najwyższy poziom artystycznej aranżacji. Pierwszy międzynarodowy festiwal muzyczny Black Vinyl Classic odbył się pod honorowym patronatem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika. Dyrektorem artystycznym wydarzenia był doktor habilitowany Andrzej Wojciechowski, a organizatorami Urząd Miasta Pionki, Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach oraz Baltic Gramofon i Instytut Pamięci Narodowej. Pierwszy festiwal, pierwszy międzynarodowy festiwal Black Vinyl Classics, Pionki Kultury, uważamy za zamknięty. Uważamy też, że zakończył się spektakularnym sukcesem. No bo cóż, była Filharmonia Śląska, był Mieczysław Smyda ze swoim zespołem wczoraj, wieczór operetkowy przecież. Dzisiaj z kolei maestro Jarosław Szemet, który w spektakularny sposób zakończył Orawą i nawet bisował partią orkiestry, co się nie zdarza tak często. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za wsparcie, za wszelką pomoc i tą materialną, i mentalną. Mamy nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku, choć podobno już jaskółki ćwierkają, że są ludzie dobrej woli i tutaj dziękuję bardzo panu burmistrzowi, którzy zapraszają. Także zapraszamy wszyscy, zapraszamy bardzo serdecznie. Daty, terminy podamy wkrótce. Strefa edukacyjno-relaksacyjna oficjalnie otwarta. 15 września przy ulicy Zakładowej została otwarta strefa edukacyjno-relaksacyjna, czyli jedyny taki w Pionkach park dla najmłodszych i tych trochę starszych, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców nie tylko sąsiadujących bloków, ale również przyjezdnych. Oficjalnego otwarcia dokonały władze miasta, burmistrz Robert Kowalczyk i wiceburmistrz Kamila Kaczorowska w towarzystwie Iwony Sałek, prezes lokalnej grupy działania Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój w Zwoleniu oraz wykonawcy placu Sylwestra Trzosa i rzeźbiarki Moniki Wezden. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że sporo mieszkańców tej części miasta Pionki przybyło na dzisiejszą uroczystość. Chcę Państwu powiedzieć, że długo zastanawialiśmy się, jak powinna wyglądać w tej części Pionek strefa taka relaksacyjna. Doszliśmy do wniosku, że w mieście brakuje takiej części, gdzie mogłaby się edukować najmłodsza nasza część naszego miasta, czyli dzieci. Stąd powstał pomysł na różnego rodzaju gry, które Państwo widzicie na tym placu. Mam nadzieję, że będzie on przydatny wszystkim i da dużo radości i tym młodszym, i tym starszym. Z tego, co się zdążyliśmy zorientować, to tym starszym najbardziej te kule się podobają i to szczególnie późnym wieczorem. Burmistrz podziękował prezes LGD Zwoleń Iwonie Sałek za to, że zauważono dobre pomysły, jakie kierowane są z Pionek i mają być realizowane dla mieszkańców. Dziękuję bardzo za te miłe słowa. Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w tym dzisiejszym wydarzeniu. Muszę przyznać, że gmina miasto Pionki współpracuje z lokalną grupą działania już od 7 lat i jak widać przynosi to wymierne korzyści. Jak mówił burmistrz Robert Kowalczyk, w mieście wielu osobom zależy, by promować sztukę w Pionkach i również na tym placu znalazła się rzeźba Moniki Wezden, która była obecna podczas otwarcia placu i ze wzruszeniem dziękowała za to, że jej rzeźba znalazła się w przestrzeni miejskiej, w której prezentowane są publicznie prace znakomitych artystów.
Mili Państwo, znajdujemy się przed kolejną rzeźbą współczesną, która pojawiła się w Pionkach dzięki wsparciu ze strony autorki. Przedstawiam Monikę Wezden, w skrócie Mo Wezden, która jest autorem rzeźby Pierścionek. Pierścionek jest jej pracą dyplomową, którą podarowała Pionkom w momencie, kiedy przyjechała tu pierwszy raz i zakochała się w cudzysłowie w naszym mieście. Mieszka w równie pięknym miejscu, ponieważ Konstancin Jeziorna, gdzie znajduje się jej dom, jest również położony w lesie, ale zdecydowała na ten krok, co mnie osobiście jako łapacza tego rodzaju okazji ucieszyło ogromnie. Bardzo się cieszę. Dziękuję raz jeszcze. Potwierdzam słowa burmistrza o tym, że jesteśmy wdzięczni wszyscy. I to jest dodatkowa atrakcja tej okolicy, w której zlokalizowaliśmy strefę edukacyjno-relaksacyjną dla mieszkańców, którzy bardzo pragnęli, żeby mieć tutaj swoje miejsce do wypoczynku. Ta rzeźba Moniki bardzo pięknie współgra z placem obok, z placem przy kasynie, gdzie znajdują się kolejne rzeźby pani profesor Marioli Wawrzusiak. Jak Państwo pamiętacie, tych rzeźb w Pionkach jest dużo więcej. Łącznie jest już w tej chwili 23 obiekty i będą następne, z czego się bardzo cieszymy. Rozmowy o realizacji strefy prowadzono w poprzednich kadencjach samorządu, ale w tej wreszcie udało się ją zrealizować. Po przemowach nastąpiła chwila, na którą wszyscy czekali. Mieszkańcy Pionek przecięli wstęgę i tym samym otworzyli nowe, atrakcyjne i wyjątkowe miejsce na mapie miasta. Wśród atrakcji zaplanowanych na popołudnie największym zainteresowaniem cieszyły się zabawy sportowe z nagrodami zorganizowane przez POSIR, przypinki, brokatowe tatuaże i malowanie na folii od Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz malowanie twarzy przygotowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach. Pracownicy MOK częstowali wszystkich przepysznym bigosem oraz herbatą, a dla najmłodszych przygotowano morze cukierków. 2 godziny zabawy minęły dość szybko, a po jej zakończeniu na placu zostało bardzo dużo osób. Pogodny wieczór, miłe towarzystwo i atrakcyjne miejsce to gwarancja wspaniale spędzonego czasu na świeżym powietrzu. Wyjątkowy dziś dzień. Otwieramy strefę edukacyjno-rekreacyjną na pięknym terenie zielonym przy ulicy Zakładowej. Bardzo się cieszę, bo niewykorzystanie przestrzeni zielonej bardzo było przykre, bo przez wiele lat nie mogliśmy tutaj w pełni korzystać z walorów tego terenu. A dziś mamy pełen park osób, zarówno starszych, młodszych, w średnim wieku, nastolatków, łączymy pokolenia. Bardzo się z tego cieszę, że tutaj na moim osiedlu, na którym mieszkam od 40 lat, mam możliwość doświadczać takich pięknych wydarzeń jak dzisiaj. Dziękuję. Organizatorami wydarzenia byli Urząd Miasta Pionki, Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a współorganizatorami Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Miejska Biblioteka Publiczna w Pionkach. W dniu 11 września nad Stawem Górnym w Pionkach rozegrano 20. edycję zawodów wędkarskich o Puchar Burmistrza Miasta Pionki. W zawodach uczestniczyło 14 zawodników w kategorii senior i 8 w kategorii junior. Rywalizację w kategorii senior wygrał Robert Wrzesiński przed Piotrem Ryczkowskim, Mirosławem Leszkiewiczem i Dariuszem Majerem. W kategorii junior zwyciężył Jan Krześniak przed Kacprem Tomczakiem i Patrykiem Krakowiakiem. Nadmienić należy, że junior Jan Krześniak osiągnął najlepszy wynik zawodów, to jest 3870 punktów. Dwunastego września naukobus z Centrum Nauki Kopernik odwiedził uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Pionkach.
dniu dzisiejszym mamy bardzo wspaniałą uroczystość, mianowicie gościmy przedstawicieli Centrum Nauki Kopernik w naszej szkole. Od lat prowadzimy współpracę z CKN z Warszawy. Nasze dzieci jeżdżą tam na wycieczki, a dzisiaj i jutro gościmy naukobus, czyli taką przewoźną wystawę, przewoźne eksponaty, które służą jako warsztaty dla naszych dzieci. Nasze dzieci są bardzo zadowolone, ponieważ mogą na żywo zobaczyć, przeżyć tą przygodę z nauką. Jednocześnie mam nadzieję, że rozbudzamy wśród dzieci taką chęć poznawczą, chęć doskonalenia, chęć zgłębiania nauki. Musimy zaczynać od małych dzieci, dlatego na tej dzisiejszej i jutrzejszej wystawie gościmy wszystkie klasy naszej szkoły, od klasy pierwszej do klasy ósmej. Jak widać, ta wystawa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzieci chętnie podejmują pracę, chętnie podejmują wysiłek, żeby rozwikłać zagadki, które tu przed nami pracownicy Centrum Nauki Kopernik przygotowali. Centrum Nauki Kopernik w naszej szkole podstawowej numer 1 w Pionkach. Naukobus przyjechał do naszej szkoły. Można i tak. Można bawić się i uczyć nauką. Pracownicy Centrum Nauki Kopernik pokazują naszym dzieciom i naszej młodzieży, jak się bawić i jednocześnie uczyć. To bardzo fajna rzecz, bo nie musimy jechać do Warszawy. Warszawa przyjechała do naszej szkoły i pokazuje różnego rodzaju ciekawostki naukowe naszym uczniom. To bardzo fajna inicjatywa, za którą dyrekcji szkoły bardzo dziękuję. Wystawy naukobusa jeżdżąc mają zachęcić uczniów do nauki poprzez zabawę. Każde z naszych stanowisk uczy czegoś matematycznie, fizycznie, logicznie. Zachęca dzieci do tego, że nauka to nie są tylko czyste formułki, ale również może być zabawą, przez którą po prostu można się uczyć podstawowych kwestii związanych z matematyką, logiką, chemią, fizyką. W obrębie naszej wystawy mamy wiele eksponatów, które mają uczyć. Takie z najbardziej lubianych przez dzieci, zwłaszcza dzieci starsze, to są łamigłówki, przy których dzieci potrafią prosić, żeby mogły zostać na następną lekcję, żeby móc ułożyć je wszystkie. No, są to dosyć trudne łamigłówki, przy których trzeba wykazać się uporem do ich ułożenia, nie można się zniechęcać. Młodsze dzieci interesują się również kulą plazmową czy eksponatem, który pokazuje, jak powstają filmy. Czy jakieś eksponaty tobie przychodzą? Jeszcze wirujące krzesło jest zawsze. Wirujące krzesło. Krzesło jest zawsze, zawsze eksponatem, który przyciąga dużą uwagę, bo to jest jak karuzela dla dzieci w sumie. Tak, a przy okazji uczą się zasad działania żyroskopu oraz zasad fizyki. No i jednocześnie jest to jakieś ćwiczenie fizyczne, które jak wiadomo dzieci bardzo lubią. Pomimo tego, że wybieramy się odwiedzać różne miejscowości i różne szkoły, zapraszamy też do głównej siedziby Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, gdzie czekają wszystkich, zarówno dzieci, jak i dorosły, godziny spędzone przy takich lub innych eksponatach. W dniach 13 i 14 września odbyła się wycieczka do Łańcuta i okolic, w której uczestniczyło 43 seniorów z naszego miasta. Wycieczka zorganizowana została przez Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach. Podczas wycieczki seniorzy poznawali piękne i bogate w swoją historię rejony Podkarpacia. Pierwszego dnia grupa seniorów udała się do stolicy województwa podkarpackiego Rzeszowa. Podczas spaceru mogli zobaczyć zamek Lubomirskich, który został wybudowany pod koniec XVI wieku.
Między zamkiem a Pałacem Lubomirskich przebiega aleja pod kasztanami. Po jednej jej stronie jest fosa i rosną piękne kasztany, a po drugiej stoją trzy bogato zdobione wille, które bardziej przypominają małe pałace niż mieszczańskie domostwa. Następnym punktem wycieczki był pomnik Tadeusza Nalepy. Grupa miała także okazję zwiedzić kościoły Farny oraz Bernardynów z późnogotycką figurą Matki Bożej Rzeszowskiej. Ponadto zwiedzane były takie zabytki jak ulica 3 Maja, konwent popijarski, piękny rynek oraz kościół Świętej Trójcy. Ostatnim punktem wycieczki był Zamek Lubomirskich i Potockich w Łańcucie. Tam seniorzy mieli okazję zobaczyć świetnie zachowane sale zamkowe oraz stajnie. W blasku słońca nasi seniorzy mogli spacerować alejkami po parku wykonanym w stylu angielskim. Drugiego dnia grupa udała się do Przeworska. W centrum miasta zwiedzali Park Lubomirskich z Muzeum Pożarnictwa, które powstało z prywatnych zbiorów kolekcjonera i działacza Ochotniczej Straży Pożarnej w Przeworsku Leona Trybalskiego. W muzeum seniorzy mogli podziwiać kolekcję sikawek konnych, kolekcję hełmów paradnych i bojowych, sprzęt bojowy, urządzenia sygnalizacyjne, umundurowanie strażackie, odznaczenia pochodzące z wyposażenia ochotniczych straży pożarnych z terenu Podkarpacia. Następnie grupa udała się w kierunku dawnego kościoła Bożogrobców, obecnie bazyliki pod wezwaniem Świętego Ducha, jednego z najcenniejszych obiektów gotyckich w Polsce, wzniesionego w latach 1430-1473 z fundacji Rafała Tarnowskiego. Kolejnym celem tego dnia była Bazylika Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Leżajsku, jeden z najcenniejszych zabytków architektury kościelnej z przełomu renesansu i baroku. Obecną świątynię wzniesiono w latach 1618-1628 z fundacji Łukasza Opalińskiego. Jednym z bardziej wartościowych elementów wyposażenia są organy, które składają się z trzech oddzielnych instrumentów. Mają one oddzielne klawiatury, co umożliwia równoczesne koncertowanie trzech artystów. Tam grupa miała możliwość wysłuchania przepięknego koncertu organowego. Wycieczka zakończyła się zwiedzaniem Muzeum Ziemi Leżajskiej, gdzie można było obejrzeć ekspozycję historyczną Ziemi Leżajskiej, etnograficzno-zabawkarską oraz browarnictwa. Wszyscy uczestnicy wycieczki fantastycznie spędzili czas zwiedzając i poznając jeden z najpiękniejszych rejonów Polski. Piętnastego i 16 września tego roku w naszej szkole, czyli publicznej szkole podstawowej nr 2 w Pionkach, obchodzimy 83. rocznicę napaści Niemiec oraz Związku Radzieckiego na Polskę. Wszystkie te wydarzenia przybliżone zostały nam przez profesora doktora habilitowanego Marka Wierzbickiego. My jesteśmy wszyscy Polakami, już od ponad 1000 lat mamy polskie państwo i staramy się razem niektóre wydarzenia pamiętać. Ważne jest, żeby niektóre wydarzenia pamiętać. I II wojna światowa i agresja sowiecka na Polskę to jest takie wydarzenie, które nie wolno zapomnieć, którego nie wolno zapomnieć, które trzeba pamiętać,
ponieważ jest dla nas bardzo ważny. Natomiast dzisiaj dalszy ciąg uroczystości. Mamy dzisiaj piknik militarny, na który zaprosiliśmy Wojskowe Centrum Rekrutacji w Radomiu, 6. Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej w Radomiu, pana Wojciecha Oleszkiewicza z 22. Pułku Ułanów Podkarpackich oraz Ochotniczą Straż Pożarną Pionki. Celem tych spotkań i tych obchodów jest upamiętnienie wydarzeń wrześniowych z 1939 roku, ale również ukazanie piękna zawodu żołnierza i jego codziennej służby dla ojczyzny. Przybliżenie pracy strażaków, którzy równie dzielnie stoją na straży bezpieczeństwa naszego i naszej ojczyzny oraz przedstawienie ich zawodu jakby od kuchni. Dlatego obchody są na zewnątrz w formie pikniku dla dzieci, aby mogli swobodnie zapoznać się z ich działaniami. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pionkach przygotowali szkolenie z pierwszej pomocy dla naszych uczniów oraz nauczycieli, dzięki czemu poznają metody udzielania tej pomocy w razie nagłych przypadków. Żołnierze przygotowali stoiska promocyjne z ulotkami, z instrukcjami, jak można dostać się do Wojsk Obrony Terytorialnej. Natomiast dzieci po wszystkich obchodach, wszystkich informacjach zebranych w czasie tych dwóch dni mieli konkurs plastyczny na temat tych wszystkich uroczystości, które miały miejsce u nas w szkole i nagrodą będzie dla klasy, która wygra, pizza, którą ufunduje szkoła.